Drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty, zwracam się dzisiaj do Was z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Waszego święta. To dobry moment, aby podziękować Wam za Waszą codzienną pracę, za ten trud codzienny w kształtowaniu młodych pokoleń, w przygotowywaniu ich do życia w dorosłości. Jestem Wam wdzięczny za Wasze wysiłki, które wkładacie właśnie w tę pracę. Jestem Wam głęboko wdzięczny za to, że wykonujecie ją mimo trudności, z którymi spotykacie się na co dzień. Mimo często roszczeniowej postawy rodziców, mimo pandemii, mimo wojny za naszą wschodnią granicą, która to wojna spowodowała napływ młodych Ukraińców także do naszych szkół i przedszkoli. Życzę Wam, drodzy pedagodzy, abyście byli otaczani należnym Wam szacunkiem, aby pozycja nauczyciela i szkoły wróciła na należne im w społeczeństwie miejsce. To przecież bardzo ważna profesja, bardzo ważny zawód, bez którego trudno sobie wyobrazić przyszłość dobrze rozwijającego się narodu.